No, sprawdzimy, co to jest za jezioro. Teraz będzie test lodu. Co? Ale tutaj widzisz, odpuszczone jest tutaj, gdzie wpływa, nie? Nie sięgał ten. Nie sięgał do końca. No to widać, że jest gruby lód. No. Ile patyka wpadła. No, test patyka. No, tam. Tu gdzie to jest? Aha, no to taki do 25 cm ma. No to możemy śmiało smarować. Gdzie się da do tyłu? Tu może pierw spróbujemy, nie? Widzę w samych trzcinkach. I nie boisz się urwać. Tak właściwie to bym musiał sobie zrobić. Trzeba zmienić miejsce. Później się do nich wróci może, wiesz? No to też. Będziemy wracać. Ja się tu że trochę popróbuję. Tylko jak widać nawet spugnięcia żadnego nie ma, nie?
snerkę czas do czasu, gdzie nie wciąga wędki. Ja nie, ja tutaj chcę jeszcze po dziurkach jakiś się przejść. No, ale we wejderka ja idę ten. To gówno zajęcie samochodu, bo nie będę tego targał. Jak i tak nie działa. Chciałem ten serek dzisiaj wziąć. Ja na ten serek to tak jakoś. Przenosimy się do nowych dziurek. No to ruszamy. Jezioro Sumin. Tu już nam się znudziło. I co, ślizga się z tymi ząbkami, czy nie? Tak, ja wiem. Też się ślizgnie, ale już nie jest. Już nie jest to samo chyba, wiesz? Zawsze większa powierzchnia. Dobra, my stąd spadamy. Nałowili się, efekty zero. Zero kontaktu z rybą. Może na Suminie będzie lepiej. Na pewno lepiej. No, miejmy taką nadzieję. Jest Jazgasz, jezioro Sumin. Pierwsza ryba tego dnia. No nic, wypuszczamy go.